Witajcie kochani. Jeden kolega zapytywał się, co słychać w akwarium mojego synka. Miał kilka głupików, stare zdechły, młode zostały zjedzone przez mieczyki. Miał kilka mieczyków, stare zdechły. Z młodych przeżyły dwa. Synek myślał, że to parka, ale i drugiemu urósł miecz, czyli dwa samce. Mieczyków więcej nie będzie. Na razie synek nie myśli o powiększeniu tutaj tej ławicy swojej, co ma małe akwarium, co to ma kilka glonojadów. Teraz się pochowały, tu jeden leży i statystuje. Te się mają dobrze, opanowały to akwarium, ma ich chyba 6-7. Urosły w spore wymiary. Grona nie ma, czyli mają tu co robić. Co jakiś czas im ogórka daje, żeby się dożywiły. I tak to wygląda. No. Miał sobie kupować większe akwarium. No, ale coś go teraz obserwuje, nowa praca. Wychodzi nad ranem, wraca późnym wieczorem. No tak to jest w tym życiu. Nie ma czasu już chłopaczyna na akwarium. No to taki krótki filmik o akwarium i gronojadach, mimo to z tyłu jeden kawałek go widać. Reszta pochowana za rośliną. O, teraz wyskoczył jeszcze jeden. Rozgładne te gronojady. Tu jest tu dobrze. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich.